One Man Show. Zaczynamy. Jak wiecie, jest taka piosenka, pieniądze szczęścia nie dają. No i nie dają właśnie, tak jesteśmy świeżo po tym, jak Real Madryt, tak, odpadł z pucharu najpierw króla, potem stracił mistrzostwo, tak mówię prawdopodobnie, bo jeszcze nie, ale już stracił Ligę Mistrzów wczoraj, a jeszcze ten stracił Cristiano, stracił Irinę i właściwie teraz jedzie na, jak to się mówi, na Renacie, więc można powiedzieć same klęski, ale no i proszę, i płaczu nie słychać. Jak już tak przeszedłem rano przez Warszawę, nie widzę ludzi w żałobie. W ogóle wszyscy to mają, wiecie gdzie. Ludzie to są mecze Ligi Mistrzów, to są takie, że można włączyć, wyłączyć, przełączyć. Można wszystko sobie z tym zrobić. I tak się zobaczy jakąś ładną akcję, ładne boisko, ale to serce nie bije. No więc jest mi to absolutnie obojętne, poza tym, że fajnie, że nie grałem dwa hiszpańskie, poza tym, jak się domyślacie, jakiś tam sentyment do Juve z dawnych lat jest to raz. To raz, ale dwa, to wiecie, z Juve to najśmieszniejsze, że jak zdobyli Mistrzostwo Świata, było 7 z Juve w 2006, między innymi Buffon wspaniały. No i ten, a okazało się, że w lidze musieli kupić wszystkie mecze, żeby wygrywać, czyli łatwiej zdobyć Mistrzostwo Świata w piłce nożnej niż Mistrzostwo Ligi Włoskiej. Jaka jest różnica? Sędziowanie. No i tego. Słuchajcie, wiecie, że ten mój wymarzony finał będzie mianowicie Messi kontra Tevez, jeżeli oczywiście się nic nie zmieni, ale niedawno, jakiś miesiąc czy półtora miesiąca temu, ktoś mnie pytał, co sądzę o Moracie, a ja tak, ponieważ jestem, się średnio staram interesować tymi wszystkimi nazwiskami, to ponieważ tak często oni się zmieniają, jest już, no, wystarczy powiedzieć, że Ronaldo jest chyba 4 na świecie, więc tak, nie wiadomo, który gdzie gra. Więc powiedziałem, że ja nawet nie wiem, gdzie gra Morata i czy w ogóle istnieje. No i się wczoraj przekonałem, że istnieje i bardzo fajny ten Morata. Nie wiem tylko, dlaczego w fakcie nazywany jest parę razy Moriato. No ale to już trzeba faktu pytać. Zobaczymy, jak ten. Zobaczymy, co tu jeszcze mamy w tym PS-ie. Arkadiusz Głowacki z Wisełki. Za rok koniec i uciekam do lasu. Jezus, to Arkadiusz jeszcze rok nas będzie męczył. To jest nieprawdopodobne. Właściwie jedynie tylko nas, co lekarzy i masażystów, ale tego. I uciekam do lasu. Więc ja bym tak mógł powiedzieć, chłopie, w lesie to ty jesteś od początku kariery, bo ty jest coś zapowiadasz, to cyk i nóżka i koń kuleje. Ale co już jesteś dobrze, cyk i tego, i swojaczek. Więc ten, co nie znaczy, że twardziel, tyle, że jak to się mówi, jedna wada, ten, nie ma wyników. Dobra, Katarzyna Kiedrzynek, słuchajcie, polska bramkarka gra dzisiaj w finale Ligi Mistrzyń, co jest, ta Katarzyna Kiedrzynek przypomina bardziej Kiedrzynka, a nie Kiedrzynkową, taka zdrowa baba. Natomiast złe jest to, że UEFA zmieniła, bo kiedyś właśnie, ja nawet myślałem, że tak jest dalej, że dziewczyny grały dzień przed finałem tym prawdziwym Ligi Mistrzów, czyli na przykład jeżeli jest w Berlinie 6 czerwca, no to one by grały 5. Ale jak znam życie, to te silne kluby powiedziały, że dziewczyny im zniszczą boisko, a może deszcz pada, czy to sianto, warto. No i te dziewczyny jak zwykle dostały kopa w dupę. Wiecie, do dziewczyn to my się łasimy tylko w jednej sytuacji wieczorem, ale nie są to akurat piłkarki nożne. Nawet wam powiem, że ostatnio poznałem reprezentantkę Polski w piłce nożnej i co mi się rzadko zdarza, ale nie brałem od niej telefonu. Także tego, już pani Majcy. No więc tego, no i fajnie. Dyskusja na temat lewego, czy zawiódł, tu go Przemek Rudzki bardzo ładnie broni. Cud, że w ogóle zagrał, ja to jestem dumny z lewego zawsze. I dyskusja tutaj prowadzi to jak w rodzinie, ze swoim druhem Krzysiem Stanowskim. No ja z Krzysiem wczoraj też dyskutowałem, bo on mi napisał, że lewy 5 spieprzył, a ja, że a co Messi zrobił? No i że Messi 5 zrobił. Czyli dwa gole w dwóch meczu, bo jednym dwa gole, asysta i dwa kluczowe podania.
No więc ja mówię, że punktacji kanadyjskie bym miał 3,5, a zważywszy, że grał Boatenga, to 2. I tak mówię, jeszcze chwila, a wyliczę, że Messi to właściwie w dwóch meczach zrobił 1, czyli tyle co Lewy, a Lewy 1 to jest więcej niż Suarez plus Messi, tak, w rewanżu. No i tak żeśmy się dyskutowali i pomyślałem sobie, jakie to jest piękne, że taka banalna sprawa, piłka może ożywiać emocje. Zakończył kolega Krzysztof dyskusję mądrą sugestią, żebym poszedł na spacer. I to zrobiłem, poszedłem, kupiłem trochę łomży i tego. I miałem całkiem miłe popołudnie. Słuchajcie, no jest ten Kiedrzynek. W sumie to nic ciekawego, poza tym, że w Paryżu gra i że na 3 lata jeszcze dostała kontrakt i tak dalej. I mówi, żeby się nakręcić, to obejrzy finał Dudka ze Stambułu, bo on tak fantastycznie bronił. No ja się tylko Katarzyno powiem, że on tak fantastycznie bronił, że do przerwy wpuścił 3, a w rzutach karnych. Potem ze 3 razy go trafili w twarz z metra. No a w rzutach karnych to wiemy, to w rzutach karnych bronił świetnie. Ale tak, słuchajcie, Orlando sam wraca do łask, ma zagrać od pierwszej minuty, ale jak znam życie, wcale się nie zdziwię, jak go spotkam na trybunie. No i mają posadzić na ławce Iwicę Wrdoliaka, to są takie przecieki Adama Dawidziuka, on zazwyczaj bardzo fajne ma te informacje z Legii. Ciekawe, czy ta świeża krew podziała, natomiast prawda jest taka, że tu wydaje się widzę pozamiatane. No to mogą być takie już, jak to się mówi, reanimowanie trupa. Ale to słuchajcie, to jest sport. Jeszcze tych kolejek jest ile? 6. To 6, 18 punktów. To jeszcze 3 razy się może zmienić sytuacja. I cieszmy się, że kilka drużyn ma w miarę przyzwoite, fajne składy. Dobra, lecimy tutaj dalej. Co my tu mamy? Brazylijczyk Gerson mocno się zdziwił, gdy dowiedział się o podziale punktów po rundzie zasadniczej. Gerson prawdopodobnie się zdziwi, jak się dowie, że gra w Polsce, a nie we Francji. Przecież ci wszyscy, co przyjeżdżają z Brazylii, są takie dzieci we mgle kompletnie. On nawet być może pomyśli, że w Gdańsku się wodują okręty podwodne. Dobra, Włosi z Roma myślą o koronie. Jak coś Włosi gdzieś idą, to słuchajcie, to już trzeba kombinować, tak żeby oni nie przekombinowali, bo to są... Dobra, flota się wycofała z pierwszej ligi. Właściwie po co ona się szarpała, to jest uzdrowisko. I tam sobie ludzie jeżdżą pływać, kąpać się. Ja zresztą bardzo lubię, bo tam na plaży są te bary, wszystko i tak dalej. Oczywiście dzieciom można kupić na rzadkę. I to jest naprawdę kapitalny kurorcik, po co im tam jeszcze piłka nożna. A ten fajny, bo prezes się od lat ten sam nazywa Rozwałka. No i prezes Rozwałka doczekał Rozwałki, 3 miliony długu i wystarczy. Słuchajcie, bardzo fajne, ja to lubię, jak ktoś nie tylko napisze felieton, ale da w nim jakieś ciekawe informacje. No i tu się przypomina Sebastian Parfianowicz, kojarzycie, który to jest chłopak, ten co na te buzie to niejedną, wiesz, zbijał głowę z tego, skusił już w życiu, a taki niewinny się wydaje, taki cherubinek. No i ten, cicha woda. No i pisze o Giro d'Italia, co wydaje się właściwie banalne, bo wiadomo, ścigają się ci sami koksiarze i tak dalej. Jeden paru też nam nawet zabiło. A jeden to chyba specjalnie, bo już miał dosyć tego koksowania. Zresztą mój ulubiony, Pantani. Taki fajny, jeździł w takiej różowej chustce, takiej bandance na głowie. Nie wiem, czy to się nazywa bandanka, ale tak coś się kojarzy. No kapitalny, w Tour de France tak pod te góry, tak te góry łykał, że aż niemożliwe. Jedyny co Armstronga tam przeganiał, ale okazało się, że miał całą pokutą pupę od tego. Od EPO i od tego wszystkiego. No w każdym razie jest o tym Giro napisane, jak to mnóstwo jest tych badań różnych, takich śmakich, owakich, jak tam nawet jak kolarze gdzieś jadą, to wcześniej jedzie ekipa do czyszczenia ich pokoi hotelowych i nawet firanki piorą, mimo że hotele te na pewno są dobrej jakości. Chociaż we Włoszech to są te pensjony, niektóre takie dziadostwo, że to naprawdę byście tam bali się w ogóle kocy ruszyć. To tak pensjony na godzinę zazwyczaj. No i ten, co chciałem powiedzieć, no i biorą firanki, bo tam jest najwięcej bakterii. Prawda, bakterie są wszędzie, no ale żeby ci kolarze byli jak najbardziej sterylni. No i jest tu jedna kapitalna rzecz, którą zapamiętam, bo jak wiecie, na przykład amatorzy, to zawsze było, wszyscy się w Polsce śmiali, że amatorzy to diletanti, tak?
czyli ten dyletanci. Natomiast fantastyczne jest, jak się nazywają ci, którzy co rano przychodzą i kolarzom pobierają do badania krew. No naprawdę kapitalne to jest, mianowicie wampiry przychodzą, wyobraźcie sobie i tego. Wyobraźcie sobie i krew badają. Dobra, słuchajcie, i rozmowa z Gortatem, Rafał Tymiński to ten kumpel masy, nie? I słuchaj, masa jeździ po krążkowie Audi A8, a udaje, że się ukrywa świadek korony, jeździ tym A8, a za nim radiowóz nieoznakowany z policją. No i to w ogóle jakieś są żarty, świadkowie korony. Świadek korony powinien być zabunkrowany w bunkrze i koniec, a nie tego, a nie jeździć i ten, i się wystawiać. No i ten, słuchajcie, rozmowa z Marcinem Gortatem. To tak zazwyczaj dziwne, jak się zgadza taki wybitny sportowiec w trakcie ważnego cyklu meczów na taką dłuższą rozmowę, więc od razu pomyślałem, że to taka jakaś będzie lekka kontra w sprawie tego, co jego brat opowiadał, Robert, w gazetach, że Marcin nie dba o rodzinę, że na pokaz wszystko robi, że kasuje pieniądze z tych wszystkich kampów, a ojcu nie chce pomóc. No i tak lecę, nic o tym nie ma, nic o tym, jakieś bzdury są tam, kto jak gdzie gra w NBA, bo to wiecie, nikogo nie obchodzi. Kiedyś TVN postanowił kupić NBA, bo myślał, że wszyscy nagle zaczną oglądać TVN, się okazało oglądalność 1%. No i oczywiście szybko Walter wziął i ten cały TVN skasował, włącznie z pomysłodawcami tego całego boomu na koszykówkę. NBA to jest na zasadzie zobaczyć te 10 najlepszych akcji, do widzenia. To jedyny, kto się interesuje tym, to Wojciech Michałowicz chyba, który po prostu wszystko oblicza, wylicza i tymi statystykami wali, tak jak Maciej Iwański wczoraj w telewizji w czasie Ligi Mistrzów. 30 sekund na studio, z czego 27 sekund statystyki, a jeden gość nawet się w ogóle nie zdążył odezwać. No ale dobra, z tym Gortatem. No i jest dopiero na samym końcu, nie ma pytania nawet, bo widocznie wytłumaczono Rafałowi Tymińskiemu, że to nie wolno spytać, tylko będzie coś w rodzaju oświadczenia. No i jest tak, że tak jak było z tym, że nagle publicznie zaczynają być omawiane sprawy mojej rodziny. Miałem już o tym nie mówić, ale zacytujcie moje słowa. Wszyscy wiedzą, o co w tym szkalującym mnie wywiadzie Robertowi chodziło. Wszyscy wiedzą i tyle na ten temat. No więc jest to taka sugestia, że po prostu rodzinka postanowiła zrobić skok na kasę Marcina, co jest typowe, bo bogaci sportowcy są na to narażeni. W każdym razie dowiadujemy się przy okazji, ja tego nie widziałem, ale że ten Robert, ten, który tak nadał na brata, to jest przyrodni brat, czyli tata najpierw zrobił Marcina, powiedzmy, jednej pani, potem się z nią rozstał i zrobił Roberta drugiej pani. No i wcale nic dziwnego, że ci bracia nie muszą za sobą przepadać, prawda? I nie muszą też przepadać tamci za tatą, bo skoro on ich zostawił, a inną panią się zajął, no to znaczy, że być może ich to bardzo nie kochał. Albo nie uważał za coś najważniejszego. Coś jak ostatnio ten Henik Berg, co zostawił żonę z dwójką dzieci, tak? Pewnie dlatego taki goły jest, bo to wiecie, alimenty. No i ten, coś wiem na ten temat. Na ten temat również wiem. Ja nie wiem tylko nic na temat gejostwa i narkotyków. Słuchajcie, superak. Superak to na koniec. Fakt weźmiemy, bo dawno faktu nie miałem w ręku. A wziąłem tylko ze Zeno na okładkę tajemnicę imprez z Kukizem. No i tak sobie pomyślałem, o jakiś donos na Kukiza pewnie, ale z drugiej strony nie ma sensu, skoro on już odpadł. Nie czarujmy się, Kukiz odpadł. No i Maciej Maleńczyk zdradza, o czym Kukiz opowiadał po alkoholu. No już samo to w sobie już jest bez sensu, bo jak żeście pili, to powinniście między sobą to trzymać, a nie tamtego opowiadać tajemnicę. Ale dobra, powiedzmy, że ja z Maleńczukiem też kiedyś chciałem się napić i wszedłem do niego tak garderoby z flaszką whisky, ale on mówi, że on ma flaszkę whisky. No i jak ten, wziął tę flaszkę whisky, żeby rozlać i nagle mówi, a nie, już kurwa wypiłem. No i ten, no i a mówi, a nie, bo ja teraz drugiej nie wypiję, bo muszę lecieć śpiewać do Teatru Roma. No, także to fajne towarzystwo w ogóle. Akurat z jakąś 18 się kręcił, która się w nim zakochała i cały czas chodziła, robiła nam zdjęcia. Znaczy jemu robiła, ja tam się kręciłem. W każdym razie ten Maleńczuk jest kapitalny, bo on się przynajmniej nie wstydzi, że kibicuje Krakowi, czyli drużynie słabej, jeśli chodzi o wyniki.
Nawet hymn tam śpiewa, wprawdzie słaby. A, obraził się na mnie, bo powiedziałem, że ten hymn jest beznadziejny przy tych jego wszystkich wspaniałych piosenkach. No ale co on tu o tym Kukizie mówi? Że okazuje się, że Kukiz to po prostu normalnie bardzo dużo mówił o autonomii Śląska, no bo wiecie, on tam za polszczyznę, to właściwie to jest tak rozdarta kraina, gdzie są niemieckie nazwy ulic. A w Niemodlinie to nawet knajpa jest, gdzie są te zdjęcia z defilat w Berlinie czy na innych partajtagach, więc to w ogóle są jaja, ale mówił dużo na tematy polskie, no trudno, żeby nie mówił na tematy polskie. No i że generalnie pili sobie dużo, nawet whisky, nie wiem dlaczego nawet whisky, no ale pili nawet whisky, no i ten, i fajne jest to. On maleńciu najfajniej to mówi, bo jednak nie kapuje na tego Kukiza, jak jest strasznie, ale ten najfajniej mówi na temat własny Maleńczuka, a propos polityki i podejrzewam, że dotyczy to wielu młodych ludzi, chociaż on już pomarszczony. Mówił, że u mnie to jest ten, że on jest, nie lubi nikogo w polityce, naśmiewa się tych z lewa, z prawa i tak dalej i puentuje tak, u mnie jest jak w seksie grupowym. Nikt nie może być pominięty. No nie, no, to naprawdę mega. Ja rozumiem, że nie chodziło ci, Macieju, o facetów, bo to jest jak w tym dowcipie. Jak to, wiecie, seks grupowy, zamykają się w pokoju, gaszą światło i nagle ktoś zapala światło, tam się kotłuje trochę tych ludzi, zapala światło i mówi, nie, zmieniamy reguły. Ja już trzeci raz komuś laskę robię, no. Dobra, słuchajcie, nie no, humor mnie dobry nie opuszcza, ale wiecie, to przed zgonem trzeba się jakoś trzymać, przynajmniej psychicznie, tak lekarze doradzają. No i lecąc dalej z tym faktem, no ciekawe nawet, tak się troszkę ostatnio się podciągnęli i jak zwykle te tytuły dobre. Dał mamie telewizor, prezent był kradziony, albo uciekł, bo nie chciał odrabiać lekcji. Dobre, no i słuchajcie, lecimy, pędzimy. Lewandowski dostanie kumpli za 200 milionów. To jest o tyle dobre, że... Znaczy dobre, niedobre dla Roberta, dlatego że zawsze jak przychodzą ci nowi, to mogą, jak to się mówi, trochę zepsuć mu ten komfort życia i grania w pierwszej jedenastce. Ale miejmy nadzieję, bo tu cały czas Rummenigge mówi, że Karl-Heinz Rummenigge, że te 200 milionów pójdzie na wzmocnienie zespołu, odmłodzenie zespołu. No i no, wiadomo, że ci najstarsi to są Ribery i Robben, skrzydłowi akurat, więc Robert teraz nie ma kumpli skrzydłowych i gdyby dokupić jakieś, ja nie wiem czy na świecie są dobrzy skrzydłowi, ale gdyby dokupić tak ze dwóch dobrych skrzydłowych, to by Robertowi było łatwiej. A doszliśmy do wniosku z Karolem, patrząc wczoraj na każdy z osobna, na Juve i na Real, że w Realu nie pasuje Benzema, natomiast gdyby lewy tam poszedł do Realu i w środku był i był tam po prostu takim człowiekiem, co się rozpycha z tymi dwoma, trzema, to Real by na tym skorzystał. Także być może się otwiera też furtka taka dla lewego, bo że Real będzie szukał środkowego, to jest jak 2 plus 2 jest 4. Dobra, Kiedrzynka tu wszędzie przerabiamy. No i ta zemsta Moriaty, załatwił ich Moriata, ja nie wiem o co chodzi, ale zakładam, że to tak się zdarza. Też się często mylę. Kasia Skowrońska zagra we Wrocławiu. No powiem wam, że ta Kasia im jest starsza, tym piękniejsza. Ona bardzo ładnie lubi, umie, potrafi sobie zrobić makijaż na meszę. I Kasia kiedyś na mnie się obraziła, wściekła była. Napisałem raz w życiu tekst o siatkarkach kobiet do tygodnika Wprost i chciałem taki odkrywczy, więc podpytałem menadżera o te wszystkie dziewczyny i on mówi, że generalnie fajne tego, na przykład jego ta dziewczyna to się z nim całe mistrzostwo Europy bzykała, paliła papierosy, piła whisky i została wybrana najlepszą zawodniczką. Aha, i całe noce spędzali razem. No i ten. No ale mówi, że jedną wadę mają te dziewczyny, bo przy nich się kręcą ludzie, którzy żyją z nich. Po prostu tacy bezrobotni spryciarze. Przy większości nie jest to regułą. I ten. I on nazwał tych ludzi pizdokleszcze. No i ta nazwa mi się bardzo spodobała. Pizdokleszcze. No i napisałem pizdokleszcze. Jak się ta obraziła,
bo jej okazało się mąż bardzo fajny, bo handluje gdzieś samochodami i tegoś mojego i obraziłem. No i tak dalej. No, przepraszam najmocniej, jeśli obraziłem, ale przy wielu siatkarkach niestety tak jest. Przy wielu sportsmenkach zresztą, że ktoś się buja przy nich. No i fajna informacja. I słuchajcie, nawet na pierwszej stronie ona była. Cookies, nie kupuję, już mi się wszystko z cookiesem kojarzy. Kubica nie zmieści się do bolidu. I on by chciał wrócić do wyścigów z takim brzuchem. Zostały mu już tylko rajdy. No i zdjęcie jest, słuchajcie, Roberta Kubicy. Nie będę wam pokazywał, bo tego brzucha nie widać nawet specjalnie. Oponka, jak u każdej kobiety. Natomiast chodzi o to, że bezczynność spowodowała Roberta, bo nie startuje, że przybyło mu kilogramów i był ostatnio we Wrocławiu. Tam mieszka jego pilot i tak dalej. No i spotkali się pogadać. No i chodzi o to, że Robert już naprawdę nie musi chudnąć. Dlatego nie musi chudnąć, że po prostu i tak nie będzie F1, gdzie bolidy muszą być malutkie. Słuchajcie, lecę dalej z tym faktem. Ciekawie, dużo sportu. Zróbcie testy przed wielką walką. Fakt namawia, żeby oni dopingu nie brali. Saleta, wiecie, ten od Komorskiego i Adamek, 85 lat w sumie. No i żeby oni się przebadali na doping. No więc prawda jest taka, że gdyby oni się nie dopingowali, to by nie mieli siły wstać z łóżka. Kiedyś rozmawiałem z Przemkiem na ten temat i on powiedział, że zawodnicy biorą koks, doping, ale wyłącznie nie dlatego wcale, żeby tam wygrać czy przegrać, tylko dlatego, że mają tyle kontuzji, że po prostu bez wspomagania, bez tych zastrzyków, to po prostu te kontuzje by się leczyły 10 razy dłużej. I to tylko z tego wynika. Te wszystkie stawy, chrząski, kości, żebra, łokcie, to wiecie, wszystko jest połamane, pobijane, poniszczone. Wszędzie nerwy są, wszędzie wszystko boli, puchnie. No i ten, jak oni sobie tak parę tych wezmą, tych zastrzyków, to nagle jak żywi. Ja, mnie nie przeszkadza, jak ktoś chce, ja mam taką teorię, jak ktoś chce, żeby mu rosła druga głowa, to niech mu rośnie. No, ja mam dwie głowy bez dopingu żadnego. Znaczy mam doping, ale taki mój własny. Dobra kuchnia i tyle. Jerzy Janowicz poszedł na randkę z Martą Domachowską. No i on tu klepie po pupie. No i to takie fakty, klepią po pupie. Ona tu trochę wygląda na uczennicę ze szkoły, a ona takiego cwaniaczka, co się dobiera do miodu. Ja tylko powiem teraz, bo teraz dopiero zdziwiony jestem, że on ma 25, a ona 29. Jedyny plusik jest taki, pamiętacie dawny taki wierszek był o tym, na jakiej, nie no muszę zacytować, na jakiej piczy młody się ćwiczy, nie? Więc to wszystko życiowe jest, wszystko jest normalne. Wszystko dla ludzi zresztą, pamiętajcie, poza tymi dwoma rzeczami, o których już dzisiaj wspominałem. No dobra, Komorowski, że mój syn też szuka pracy. No i w ogóle nie ma mieszkania, bo wiecie, gdzie mieszka? W Belwederze. No, ale to jest fajne, w ogóle tak sobie pomyślałem, mieszka w Belwederze, ale może niedługo stracić mieszkanie i wtedy rzeczywiście będzie bez mieszkania. Ale na zdjęciu widzę fajny ten chłopak Piotr, 29 lat. A więc tego. Natomiast nie ma mieszkania, mieszka w Belwederze. Może jeszcze musi dzielić pokój z ojcem, tak jak wielu moich znajomych, nie? No, a czasem jeszcze z siostrą i z ojcem. No. I co wtedy? I jedna ubikacja, co rano kolejka. No. Ja myślę, że w Belwederze to tam jest więcej ubikacji. No dobra, lecimy, słuchajcie. Cookies tu chce zostawiać puste krzesło na jakiejś debacie, ja tylko powiem, żeby on nie przegrzał koniunktury, bo jak go będzie za dużo, to stanie się takim samym jak tamci politycy. No i ktoś to mądrze mówi, jeden z jego kumpli, że my nie wiemy, kto za nim stoi. Znaczy za nim stoi w sensie, kto się tam kręci, bo zawsze dziwni ludzie się kręcą. A jak myślicie, że ludzie bezpartyjni to nie lubią łapóweczki przyjąć, przytulić paru groszy, to jesteście w wielkim błędzie. Bo zawsze się mówi tak, że ci, co już nakradli, to mają, a ci, co goli są, to dopiero uruszają w teren, nie? Także politycy zawodowi to są mniej więcej poustawiani. Natomiast ci, którzy jeszcze nie do żłobu nie doszli, do miodu, to właśnie zagrożenie, dobra. Motocyklista się zabił, bo wyprzedzał młody kolejny, bo mówiłem, że to w setki wszystko idzie. A tylko dlatego, że
w Polsce jest tak, że nie można obowiązkowo zmniejszyć pojemności silników, a wystarczyłoby to zrobić. I by takie same, te nie mogły, no nie, muszę wam pokazać, bo idzie jakaś tu modeleczka, tutaj ta, ja nie wiem dlaczego ona ma sukienkę, a cycki ma ponad sukienką. To jest w ogóle jakaś nowa moda chyba. Karol, to aż z łóżka się wychyla. Karol, dam ci tę gazetę w prezencie. No, nieużywana jeszcze. No, słuchajcie, nazywa się jakaś Miranda Kerr i je frytki. Cycuszki takie naprawdę drobne, fajne. Fajne i to się, na to się patrzy z przyjemnością, więc nie róbcie ze mnie z boka. Ona nawet majtek nie ma chyba. Nie róbcie ze mnie z boka. Po prostu, jak sobie myślę, że miałbym na plaży kogoś spotkać, czy turystkę z NRD, czy tę Mirandę, to wolę Mirandę. Wolę nawet jeszcze do tego dopłacić. A ten, za to, żeby turystki z NRD nie musiał spotykać, bo one też chodzą, wiecie, bez sukienek i bez staników. Dobra, tu mamy jakąś fajną Agnieszkę Orzechowską. Ma dość seksu z facetami i tak mówi, bo ją to boli. Boli ją. Może nie w tą dziurkę bierzesz. I ten, ale za to uwielbiam języczek kochanki między nogami. I że jest lesbijką. No i ta jej kochanka, co ją tak języczkuje, to ma... To jest prawniczką z Warszawy. No, Jezus Maria, no wolno przecież, no. Wolno. Cóż ona tu opowiada? Faceci, oni są egoistami. Chodzi im tylko o swoją przyjemność. A sama ta dziewczyna, której nie nazwę idiotką, ponieważ jestem kulturalny, facetom chodzi o samą przyjemność. A przecież ona tu pół strony opisuje o tym, że jej chodzi o przyjemność, języczek między nogami. No. I patrzcie, wszystko idzie na nas facetów, chociaż my chcemy dokładnie tego samego. Dokładnie tego samego. No i jeszcze, żeby umiała gotować. No ale to od tego. Nawet nie wiem, kto to jest, jakaś modelka, bo dwa razy zdjęła biustonosz. Miranda to jest modelka, słuchajcie. No i lecimy do sportu i fajna rzecz jest, szybka ręka Jerzyka, to chodzi o to, że te zdjęcia z kina Jerzyka z Martą, to ten paparazzi to sprzedał wszystkim gazetom w Europie, bo wszędzie jest to samo i wszędzie ta sama Kiedrzynek jest. Przy czym tu zdjęcie Kiedrzynek jest bardziej męskie. Dobra, i słuchajcie, bardzo fajna rozmowa na całą, no dwie strony nawet. Kiedyś chciałem go, ale teraz trafiać w biznesie, to jest niejaki Emanuel Olisadebe. To jest taki, wiecie, piłkarz, który trafił kiedyś do reprezentacji, załatwił nam awans na mundial, ożenił się z Polką. Teraz kapitalny, bo to rozmowa oczywiście Piotr Koźmiński i tak jak w dawnych czasach, zapowiedź dalszego ciągu. Ciąg dalszy nastąpi. Mianowicie jutro, część druga w niej. Co dalej z jego małżeństwem? No to już tak zasygnalizował. Trochę zaciekawił mnie Piotrek, czy ta Polka jeszcze, pamiętacie taka blondynka z Warszawy, czy ta Polka jeszcze tam w tej Nigerii chce mieszkać, bo w Nigerii to wiecie co, na dzień dobry to porywają, a co robią z białymi kobietami? No wiecie co robią. Kururu i koniec. Więc to jest bardzo niebezpiecznie. Powiem wam tylko, że tutaj widziałem akurat Olisa, tylko siedział trzy ławki dalej na tym, na pucharze Polski, na Narodowym, ale pomyślałem sobie, że nie będę z nim rozmawiał, bo to już historia. Natomiast jest tu ładnie wspomniane, że on przyszedł do redakcji Super Expressu, ponieważ przyszedł do gazety, w której jak wie, zaraz co tu, jak to było napisane, że przyszedł do gazety, która o nim najwięcej pisała. No i ja wam muszę powiedzieć, tak śmiesznie mi się zrobiło, bo to ja najwięcej o nim pisałem. No i teraz strzelił dwie bramki chłopak w Krakowie, pojechałem na Polonię i wziąłem takiego ze sobą praktykanta, Adam, chociaż on nie był do końca Adamem, bo miał ksywkę w nocnych klubach Penelopa. Więc Penelopę wziąłem ze sobą, bo mi się nie chciało pisać tych głupot i ten. Pojechałem i mówię, Penelopa, zrobimy z niego reprezentanta Polski może, bo akurat nie mieliśmy w ataku nikogo. No i pojechaliśmy na Polonię i on po tych dwóch bramkach w Krakowie dostał, pamiętam, w prezencie jakieś używane auto, takie byście nawet nie chcieli na nie spojrzeć. I kierownik drużyny tak z kopa prostował błotniki, bo po jakimś wypadku było na chowaniu, po czymś tam. A ten FC był szczęśliwy. I napisaliśmy taki tekst z jego zdjęciem z legitymacji jakiejś szkolnej
czy coś i ten. No i zainteresował się ten Zbigniew Boniek i tak się właśnie Super Express może pochwalić, że wykreował akcję zrobienia z Murzyna, bo nie było, był to pierwszy Murzyn w reprezentacji Polski. Ja tak mówię Murzyn, bo to w Polsce jeszcze nie jest prawnie zabronione, tak jak w Nowym Jorku. No i ten. I zresztą sama nazwa Nigeria, Nigeria, to jest przecież Murzynowo, nie? No więc ten, po naszemu. No więc ten, więc nie wiem jak w Nowym Jorku mówią Nigeria, może ktoś mi napisze w tym. Bo to Nigeria to też jest od Niger przecież, nie? A jest jeszcze takie państwo jest Niger. To są zagadki na tym świecie. No w każdym razie to była nasza pierwsza akcja. Kiedyś grał w kadrze juniorów taki właśnie chłopak, ale on był pochodzenia afrykańskiego, Robert Mitwerandu. Wyobraźcie sobie, miał pecha, bo w czasie meczu Marna zarwał serca. No młodziutki chłopiec, a podobno bardzo fajny, z Katowic, żeby był zabawny. Miejsce urodzenia w Katowicach, ale nic mnie nie zdziwi od czasu, jak Jerome Boateng jest Murzynem urodzonym w Berlinie. No. Gdyby zagrał w finale Ligi Mistrzów, to by niewątpliwie zagrał u siebie w domu. Dobra, no lecimy. Jedno pytanko, tylko krótkie, bo już ten, już Karol przebiera nogami. Sebastian Gałecki. Pawle, dwa pytania. To mam zadać dwa, czy tylko jedno? Jedno. Drugie będzie Sebastianie jutro. Jak łączysz ze sobą to, że masz poglądy konserwatywne i jesteś wierzący? Wnioskuję po tym, co piszesz w występach w telewizji Gazety Polskiej. Tak, jest taka. Ze swoim stylem życia. Czytaj browarek oraz kobiety. Obie rzeczy najlepiej w dużych ilościach. W środowisku konserwatywnych dziennikarzy jesteś traktowany jak swój, czy może jak dziwak nie pasujący do towarzystwa? No, ja, to dobre pytanie, bo muszę powiedzieć tak, że konserwatyści, na przykład konserwatystą niewątpliwym był Winston Churchill, najwybitniejszy brytyjczyk wszechczasów, jak go wybrano teraz w plebiscytach, wyprzedził nawet królową Wiktorię. I słuchajcie, Winston Churchill, konserwatysta, ten wybitny, wspaniały, który wygrał II wojnę światową, być może i dla Polski, bo przetrwał atak hitlerowski na Wielką Brytanię. No więc Winston Churchill od rana pił nie browarek, tylko whisky. I kiedyś taka słynna anegdota, jak to jest spotkanie przywódców mocarstw, wchodzi Roosevelt, wjeżdża, bo Roosevelt jeździł wózkiem inwalidzkim. Prezydent USA wjeżdża do Churchilla, do tych jego, do jego salonu, gabinetu, a tam Churchill na golasa z flaszką i wali tego wiskacza. No i tak się lekko ten Roosevelt zdziwił, tak trochę się wypłoszył, a Churchill mówi, o, widzi pan, panie prezydencie, że Wielka Brytania nie ma przed swoim sojusznikiem żadnych sekretów. No więc ja jestem konserwatystą, który nie ma przed nikim żadnych sekretów i mówię wam, nie ma w konstytucji ani zdania na ten temat, że konserwatyści nie mogą pić browarów. Oczywiście, że mogą, gdyż konserwatyści mogą korzystać ze wszelkich praw, które są ustanowione i z prawa boskiego. Natomiast co do wierzących, czy to, że jestem wierzący. Otóż, no co ja wam będę mówił, no ksiądz do mszy to pije alkohol przecież, wino, które jest trzy razy mocniejsze niż mój browar, więc naprawdę nie róbmy z browaru jakiegoś tego, nie róbmy z browaru jakiegokolwiek problemu. Aha, i kobiety. No więc muszę wam powiedzieć, z tymi kobietami to jest coś takiego, że ja po prostu stosuję się do jednej zasady i to oczywiście Pan Bóg mnie na pewno rozgrzeszy z tego. Bo wiecie, że istnieje też szatan i femme fatale, czyli te kobiety wysłane przez niego, mnie atakują całe życie. One zawsze są piękne, one zawsze są kuszące, bo inaczej szatan by po nie nie sięgnął. No i ten. I stosuje się do jednej zasady, która jest jednocześnie określeniem mojej postawy, która jest niestety ułomna. I ona brzmi tak, to jest pewnego Francuza. Oprę się wszystkiemu z wyjątkiem pokusy. Także jestem po prostu ułomny. A jak mnie traktują dziennikarze konserwatywni, ja muszę powiedzieć, że z podziwem i wiedzą doskonale, że ja po prostu gram w innej lidze. I tyle.